rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Radio Yard powraca do swojej wieloletniej tradycji i organizuje urodzinową imprezę plenerową na świeżym powietrzu. Tym razem będziemy świętować 24. rocznicę założenia stacji. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę 11 lipca o godzinie 10 na terenie kompleksu hotelowego nad Zalewem w Wasilkowie koło Białegostoku. Przewidziano występy lokalnych gwiazd disco, polo i dance. Będą to m.in. Magda Niewińska, Focus, As, Forever, DJ Mietek, Dobry Je Grajki, Buenos, Junior, Zorka, Bracia Lewkowscy, Forti, Mr. Max, Impuls, Maxim, Fantastic Boys, Ricardo, Siabry oraz Skolim, czyli Konrad Skolimowski. Gościem specjalnym 24. urodzin Radia Yard będzie Janusz Laskowski, legenda polskiej muzyki, artysta pochodzący i mieszkający na co dzień w Białymstoku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, a partnerem organizatora jest województwo podlaskie. Patronat honorowy nad obchodami 24. urodzin Radia Yard w kompleksie hotelowym nad Zalewem w Wasilkowie objął także burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Ponadto w programie lokalne specjały kulinarne, regionalne rękodzieło ludowe, konkursy z nagrodami oraz dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W czasie radiowego święta odbędzie się również białostocki finał tegorocznej edycji konkursu Rowerowa Stolica Polski. Dodatkowo pierwszych 50 słuchaczy, którzy przyjadą na imprezę własnym rowerem, otrzyma specjalne upominki od Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Wszystko odbędzie się zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w dniu imprezy. Wstęp jest bezpłatny. Przypominamy, 24. urodziny Radia Yard w niedzielę 11 lipca na terenie kompleksu hotelowego nad Zalewem w Wasilkowie w formie rodzinnej imprezy plenerowej. W kraju 74,5% abiturientów podchodzących do egzaminu dojrzałości uzyskało pozytywny wynik z całego cyklu testów. Największy odsetek sukcesów odnotowano w grupie licealistów – 81%. W technikach świadectwo dojrzałości otrzyma według dzisiejszych danych 64% maturzystów. Niemal 8% tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, co oznacza, że nie poprawią wyników sierpniowej sesji. Takie osoby stanowią 5,8% licealistów i około 11% absolwentów techników. 17,7% ogólnej liczby przystępujących do egzaminu może w sierpniu raz jeszcze zawalczyć o wynik pozytywny. W województwie podlaskim maturę w pierwszym podejściu zdało 81% abiturientów. Kolejne 13% ma szansę na sierpniową poprawkę. Pozostałe 6% zmierzy się powtórnie z egzaminem dojrzałości najwcześniej za rok. Na terenie naszego województwa, podobnie jak w całym kraju, lepiej wypadli licealiści. Sukces odniosło 86% uczniów, ale w skali kraju zdecydowanie zabłysnęli uczniowie techników. Aż 74% dostanie świadectwo dojrzałości po sesji majowej. To 10% więcej niż średnia krajowa. Średni krajowy wynik testu z języka polskiego to 55%, z języka angielskiego zaś aż 76%. W teście z matematyki statystyczny maturzysta uzyskał 56%.